Zapowiada całość ma być przyjazna i otwarta na sąsiadów. Nie wolno już pić alkoholu nad jeziorkiem Czerniakowskim. Zapowiedzi stały się fakt. Wiele osób tonie, a zwykle są one po alkoholu. Za pomysłem opowiedziały się stołeczne kluby radnych PiSu i Platformy. Zakaz picia alkoholu przy jeziorku Czerniakowskim ma obowiązywać do końca września. Policja szukała, internauci pomogli. Udało się zatrzymać trzech podejrzanych o kradzież rowerów na Tarchominie. O sprawie mówiliśmy w poprzednim tygodniu. To w związku z filmem, który opublikowano na YouTubie. Widać na nim, jak mężczyźni wyprowadzają jednoślady z jednego z bloków przy ulicy Aluzyjnej. Internauci szybko rozpoznali potencjalnych złodziei i podesłali nawet adresy do ich profili na Facebooku. Według autora filmu te same osoby odpowiadają za kradzież innych rowerów w tej okolicy. Jak mówi Paulina Onyszko z policji, zatrzymani mają od 17 do 21 lat, a to dzięki samym widzom wspomnianego nagrania udało się ich zatrzymać. Każdorazowo taka pomoc jest jak najbardziej potrzebna. Oczekujemy takiej pomocy od mieszkańców w postaci monitoringu. Dzięki temu możemy typować i ustalać sprawców. Policjanci szukają czwartego mężczyzny, który może być zamieszany w sprawę. Rowerów nie udało się na razie odzyskać. Ochota. Nadal nie wiadomo, co z łaźnią dla osób bezdomnych. Jakiś czas temu za takim pomysłem opowiedzieli się dzielnicowi radni. Przyjęli oni nawet odpowiednią uchwałę, która na to pozwala. Tyle, że nie wszystkim taki pomysł się podoba. W mediach społecznościowych zawrzało, a głosy są zarówno za, jak i przeciw. Sama dzielnica uspokaja, że póki co nie ma jeszcze pewności, czy łaźnia powstanie. Najpierw trzeba znaleźć pieniądze na taką inwestycję. Wiele wyjaśni się w czasie spotkania radnych dzielnicy z burmistrz Ochoty Katarzyną Łęgiewicz. Kacze sierotki trafiły do ptasiego azylu. Cztery maluchy i kacza mama chciały przejść przez wał Miedzeszyński. Niestety nie wszyscy kierowcy zatrzymali się, aby przepuścić ptaki, dlatego jeden z pojazdów uderzył w dorosłą kaczkę. Zauważył to inny zmotoryzowany, który kaczątka wsadził do samochodu i wezwał straż miejską. Wszystkie trafiły do azylu przy stołecznym zoo. Tam dołączyły już do ptasiego przedszkola, gdzie jest już 40 innych kaczek. Gocław będzie mieć rondo imienia Kamili Skolimowskiej. Tak zdecydowali radni miasta na ostatniej sesji. To dlatego, że medalistka olimpijska mieszkała w tym rejonie miasta. Zawodniczka zostałaby patronką obiektu zbiegu Nowaka Jeziorańskiego, poligonowej oraz kapelanów AK. Przypomnijmy, że Kamila Skolimowska zmarła nagle w 2009 roku podczas zagranicznego zgrupowania. Jej największym osiągnięciem był złoty medal w rzucie młotem na igrzyskach w Sydney. Stołeczna policja rozbiła grupę specjalizującą się w kradzieży samochodów. Udało się zatrzymać dwóch podejrzanych. Gang obrał sobie za cel przede wszystkim japońskie pojazdy. 33-latek i 25-latek mieli ukraść dwie Toyoty z Pragi Północ. Do trzeciej się przymierzali. Funkcjonariuszom udało się ich spłoszyć, przyłapując na gorącym uczynku. Po niedługim pościgu podejrzanych ujęto. Teraz Grzegorzowi K. i Zbigniewowi M. może grozić do 10 lat więzienia. Odpowiedzą za kradzieże z włamaniem i usiłowanie takiego przestępstwa. Czy skończą się problemy Wilanowa z siecią ciepłowniczą? Od dawna na terenie dzielnicy dochodziło do awarii. Do jednej z większych doszło w styczniu. Wtedy przy ulicy Branickiego przez blisko dwa dni nie było ciepła. Teraz Veolia Energia Warszawa zaczyna modernizację magistrali ciepłowniczej. Mówi o tym Radiu Kolor burmistrz Wilanowa Ludwik Krakowski. Spółka już podjęła działania, które mają zapobiegać tego typu awariom. Szereg działań prewencyjnych został podjętych i mam nadzieję, że tak dotkliwa awaria jak ta, która miała w styczniu, się nie powtórzy, a za dwa lata będziemy już mieli po prostu sieć pewną niezawodną. A w związku z modernizacją mieszkańcy miasteczka Wilanów muszą się liczyć z utrudnieniami. Pierwsza przerwa w dostawie ciepła nastąpi 23 maja. W głównych miejscach na terenie Żoliborza powinny stanąć alkomaty. To propozycja jednego z radnych tej dzielnicy, a czytamy o niej na portalu fakt24.pl. W ten sposób walka z rowerzystami i kierowcami jadącymi po kieliszku miałaby być prostsza. Zapytanie do urzędników w tej sprawie wystosował radny Roman Krakowski. Według niego, jak czytamy, urządzenia powinny być dostępne przez całą dobę, bo wtedy bez żadnego skrępowania mieszkańcy mogliby sprawdzić, czy są w stanie siąść za kierownicą. Alkomaty miałyby się pojawić przy stacjach rowerów Veturilo, a także przy hali Marymąckiej oraz przy urzędzie dzielnicy. Sami policjanci takiemu pomysłowi przyklaskują. Jak mówią, każda inicjatywa mająca zmniejszyć liczbę kierowców po alkoholu jest godna uwagi. Na razie dzielnica nie odpowiedziała na tę inicjatywę. Dziennikarze nie mogą już swobodnie chodzić po siedzibie wojewody mazowieckiego. Zdzisław Sipiera wprowadził ograniczenia w swobodnym chodzeniu po obiekcie. To może stworzyć problem, bo w tym samym budynku jest Urząd Miasta i gabinet Hanny Gronkiewicz-Walc. Sam wojewoda tłumaczy, że chodzi o względy bezpieczeństwa. Dziennikarze zostaną teraz spisani przy wejściu przez pracownika ochrony, a potem dostaną się do środka w asyście pracownika biura prasowego. Pracownicy stołecznego magistratu zapewniają jednak, że tam podobne ograniczenia nie powinny obowiązywać.
Cztery firmy są zainteresowane budową szpitala południowego na Ursynowie u zbiegu Pileckiego i Gandhi. Miasto właśnie otworzyło oferty z ich propozycjami cenowymi. Okazuje się, że wszystkie firmy są w stanie postawić budynek za dwukrotnie mniejsze pieniądze od kwoty, jaką miasto przeznaczyło na ten cel. Inwestycja mogłaby się więc zamknąć w 200 milionach złotych, a że w przyrodzie nic nie ginie, urzędnicy planują za zaoszczędzone pieniądze kupić sprzęt do szpitala. Jeśli wszystko będzie przebiegać bez większych opóźnień, budowa zacznie się jesienią. W Pałacu Kultury i Nauki skorzystamy z mobilnej aplikacji. Nazywa się Horyzont Czasu i dzięki specjalnym okularom będzie można sprawdzić, jak zmieniało się miasto na przestrzeni lat. Jak mówi Radio Kolor prezes pałacu Renata Kaznowska, nasza pierwsza podróż zacznie się od XI wieku, kiedy miasto miało tylko jeden gród. Przechodzimy przez następne epoki. Wchodzimy w wiek XIV, wchodzimy w wiek XVI, następnie w rok 1944. Kończymy filmem 360 stopni, gdzie podwieszeni pod helikopter lecimy nad Warszawą. Jak dodaje wiceprezydent Jarosław Jóźwiak, na samym przetrzeniu przez okulary atrakcja nie kończy się. No, oprócz tego, że możemy popatrzeć na miasto z góry, możemy też zobaczyć jego poszczególne elementy, ale też możemy użyć przedmiotów, których wtedy używano, czy słynnego polskiego mieca Szczerbiec, czy postrzelać z łuku, czy użyć słynnego karabinu Błyskawica. Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Kolor bliżej ciebie. W Warszawie otwarto pierwszą jadłodzielnię, czyli przestrzeń, w której każdy może podzielić się jedzeniem z innymi. O szczegółach z Karoliną Hansen, jedną z organizatorek akcji, rozmawiała nasza reporterka Anna Partyka. Gdzie się znajdujemy? Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na stawki 5/7. Dlaczego akurat dzisiaj? Dlatego, że dzisiaj właśnie przed chwilą otworzyliśmy pierwszą jadłodzielnię food sharing w Polsce. Jadłodzielnie, co kryje się pod tą zagadkową nazwą? Lodówka i regał stojący obok, czyli miejsce, gdzie można się podzielić żywnością, której już nie chcemy, bo z różnych powodów, bo wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, albo zostaliśmy weganami i jeszcze mamy coś wegetariańskiego, albo z dowolnego powodu, żywnością, która nadal jest zdatna do spożycia, ale po prostu już nie chcemy jej wyrzucić, chcemy ją podzielić się nią z innymi. Czy w takim razie różni się to od banków żywności, czy od instytucji tego typu, które już działają w Warszawie? Banki żywności działają na zupełnie inną skalę, na bardzo dużą skalę i przez to ludzie prywatni tam nic nie zanoszą, czy jakieś małe sklepiki też taka współpraca się nie opłaca. A tutaj chodzi o to, żeby każdy mógł przynieść coś, coś wziąć. Też w bankach żywności to jedzenie, które jest im przekazywane, oni przekazują dalej do organizacji dożywiających osoby potrzebujące, osoby bezdomne. A tutaj nie sprawdzamy nikogo, czy jest potrzebujący, czy nie, tylko po prostu każdy może się poczęstować. Napisała do nas restauracja i powiedziała, że chętnie będziemy wam oddawać jedzenie. To nie było do końca to, na czym my się chcemy skupić, a jest inna organizacja Feed Them Up, którzy właśnie tym się zajmują, że kontaktują cateringi i restauracje z organizacjami wspierającymi osoby potrzebujące. No i tak idąc tym tropem, zrobiliśmy spotkanie i taką koalicję właśnie z Feed Them Up, z bankami żywności, czyli z dużą instytucją, z Podziel się posiłkiem. Tam jest zachęta, żeby dzielić się jedzeniem, które zostało ze świąt z bezdomnymi. Chcemy w ten sposób uzupełniać się i wspierać. Czyli nie ma konkurencji, tylko współpraca. Zdecydowanie jest współpraca. Każdy z nas działa w trochę innym miejscu, trochę innym polu. Jedni prywatnie, inni są dużą instytucją na małą, dużą skalę dla różnych odbiorców, tak? Czy bezpośrednio dla bezdomnych, czy dla każdego. Także świetnie się po prostu wypełniamy, myślę. A jak dużo osób jest w tej chwili w zespole, który przygotował food sharing? Tak, mniej więcej 15-20 osób. I mamy spotkania co 2 tygodnie, gdzie ostro dyskutujemy, jak to ma wyglądać i gdzie będzie następny punkt i jakie mają być zasady. No teraz to już zasady są ustalone, ale jakby ktoś chciał dołączyć, też zapraszamy. Można do nas napisać i włączyć się bardziej. Jak była zebrana ta grupa? Ogłosiłyśmy właśnie na Facebooku pierwsze spotkanie. Przyszło mniej więcej 30 osób, co i tak nas zaskoczyło, bo spodziewałyśmy się raczej kilku. I po prostu po tym pierwszym spotkaniu te osoby, które z niego zostały, to jest właśnie te 15 osób. Myślę, że gdyby zorganizować otwarte spotkanie, że teraz następne, to byłoby jeszcze więcej, ale wręcz na początku nawet nie chciałyśmy z Agnieszką, dwie to zaczynałyśmy, żeby było nas zbyt dużo. W małej grupie lepiej się pracuje, ale teraz możemy się rozwijać. Skąd wziął się ten pomysł? To jest pierwsze takie miejsce w Warszawie.
Tak, pierwsze takie miejsce w Warszawie i w Polsce, z tego co wiemy. Były wcześniejsze trochę inicjatywy, stawianie regałów przy śmietnikach, żeby ludzie idąc już wyrzucić coś, nie wrzucili do śmietnika. No my chciałyśmy się trochę oddalić od tego skojarzenia śmietnikowego. Tak, bo to chcąc nie chcąc się rzeczy nasuwa się myśl, że może to jednak nie jest do końca zaufane jedzenie, jeżeli jest obok śmietnika. Tak, a tutaj no, jest w takim miejscu, gdzie jest dużo ludzi, dużo studentów, którzy mam nadzieję będą i przynosić, i coś wyjmować. I ja też będę. Pomysł przywędrował z zagranicy. Tak, pomysł jest z Niemiec, ale powiedzmy sam pomysł sam w sobie pojawia się w różnych krajach niezależnie, ale tak rozkręcił się na dużą skalę i właśnie pod nazwą Food Sharing w Niemczech i później przeniósł się ze względu na język niemiecki do Austrii i Szwajcarii. Jak to sprawdza się tam? Tam się sprawdza świetnie. Są tam dziesiątki tysięcy osób, które z tego korzystają. Pewnie jeszcze dużo, dużo więcej, które nie zarejestrowały się, tylko po prostu korzystają. Mam nadzieję, że w Polsce też będzie świetnie działać. Mówimy teraz o pomyśle, o zamyśle. Zejdźmy na chwilę na ziemię. Jak to wygląda technicznie? Ten element wcale nie jest taki trudny, bym powiedziała. Jest to po prostu lodówka, którą ktoś nam zaoferował za darmo. Zgłosił się, że to jest fajna inicjatywa i że chętnie odda taką lodówkę. No więc to była kwestia po prostu zorganizowania, przywiezienia jej tutaj. Więcej czasu spędziliśmy na dyskusjach, co tam można włożyć, a czego nie można, a jak poznać, czy coś jest dobre. Tutaj dużo dyskutowaliśmy. Tak naprawdę my czerpiemy wszystko, większość rozwiązań, które już zostały wymyślone w Niemczech. Także można powiedzieć, idziemy na łatwiznę. Ta organizacja niemiecka się z tego bardzo cieszy, bo to im chodzi, żeby żywność się nie marnowała i absolutnie im nie przeszkadza, że po prostu kopiujemy to tutaj, tylko się właśnie z tego cieszą i nam doradzają. Też wiedzą oczywiście, co tutaj robimy. Co w takim razie można do niej włożyć? Można włożyć wszystko, co sami byśmy zjedli pod względem, że jest jeszcze dobrze do spożycia, ale z różnych względów nie chcemy tego zjeść. Nie chcemy, żeby tutaj znajdowało się na przykład surowe mięso czy surowe jajka, bo to są produkty o wyższym ryzyku. Nie chcemy też, żeby znajdował się tutaj alkohol i jeśli na przykład by się to zdarzyło, to będziemy, no niestety, ale te rzeczy będziemy wyrzucać. Mówiła pani o tym, żeby korzystać ze swoich zmysłów. Jak ich używać? Do czego? Do sprawdzenia, czy to, co bierzemy, no, bierzemy to na własną odpowiedzialność, tak jak mówię, to jest inicjatywa prywatna, żeby zobaczyć, czy to jest dobre. Prosimy, żeby wkładać tutaj tylko rzeczy, które są na pewno dobre, no ale też ta osoba, która wyjmuje, niech sprawdzi. A jak to jest od strony sanepidu? Konsultowaliśmy się z sanepidem i tutaj chodzi o przekazywanie od jednej prywatnej osoby do drugiej prywatnej osoby. Ta lodówka stoi na terenie instytucji publicznej, ale wszędzie zastrzegamy, że to jest prywatna inicjatywa i na własne ryzyko i między prywatnymi osobami. I tutaj sanepid powiedział, że no to każdy może sobie przekazywać co chce i to już jest tylko kwestia między tymi ludźmi, którzy to robią. Ale mimo tego stosujemy się też do takich zaleceń właśnie sanepidu, czyli że lodówka ma mieć odpowiednią temperaturę albo żeby nie przynosić właśnie takich surowych produktów o zwiększonym ryzyku. To jest pierwsze takie miejsce. W takim razie co dalej? Jakie macie plany? Następne miejsce będzie na Jazdowie, w domku fińskim obok ogrodu Motyka i Słońce. A następne z jednym miejscem jeszcze rozmawiamy, ale chcemy, żeby było na Makotowie, żeby było właściwie w każdej dzielnicy i jeśli ktoś nas słucha, kto chciałby zaoferować kawałek podłogi, bądź może lodówkę, bądź może jedno i drugie, proszę do nas napisać na Facebooku i odezwiemy się. Jak jeszcze można was wesprzeć? Można coś włożyć i coś zjeść. To na pewno. Będziemy potrzebować, szczególnie jeśli będą już kolejne punkty, na przykład wydrukowania. Jeśli ktoś ma punkt ksero bądź drukarnię, to może nam coś wydrukować, może nam zrobić jakieś materiały promocyjne, bądź jeśli ktoś na przykład ma duży samochód i chce nam pomóc przewieźć lodówkę z jednego miejsca na drugie, to też chętnie skorzystamy.
Widziałam w parkach dużo bibliotek miejskich, nie z jedzeniem, ale też podobny zamysł wymiany i czasami było mi przykro, bo wiedziałam, że zostało 3 książki na przykład i że miejsce nie jest do końca wykorzystane. Nie boicie się takiej sytuacji? No, patrząc po tym, co dzisiaj jest w lodówce, to chyba nie. Zobaczymy. Mamy drogę komunikacji, która w dzisiejszych czasach jest mocno używana, właśnie Facebooka, i myślę, że będziemy dawać znać, zachęcać, albo w drugą stronę, jeśli będzie na przykład za dużo jedzenia, to będziemy dawać znać, słuchajcie, jest tutaj mnóstwo dobrych rzeczy, przychodźcie i jedzcie. A jak to jest z tym zaufaniem do społeczeństwa? Bo to się chyba dopiero okaże. Tak, no, to się okaże. Tak już mówiąc bardziej socjologiczno-psychologicznie, badania pokazują, że w Polsce zaufanie jest niskie, ale może będziemy je budować. W jakich godzinach i gdzie dokładnie można skorzystać z Jadłodzieni? Na ulicy Stawki 5 przez 7, czyli na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W godzinach takich, w jakich budynek jest otwarty i są zajęcia, a są to szerokie godziny, bo właściwie od 8 rano do 21 wieczorem w dni powszednie i w weekendy też jest budynek otwarty, też od rana, tylko tak do 18. W święta no, oczywiście będzie zamknięte. Zapraszamy do zobaczenia samodzielnie tutaj i do zajrzenia na Facebooka Food Sharing Warszawa i tam jest trochę informacji na ten temat. Można też poszukać w internecie. Jakie to uczucie dzisiaj, kiedy to, nad czym dyskutowaliście od kilku miesięcy, właśnie staje się faktem? Świetne, jestem ciekawa, co tam w tej lodówce. Już widziałam kilka pysznych rzeczy. Chętnie coś wyłowię. W takim razie już nie zatrzymuję dłużej i idziemy do lodówki. info@radiokolor.pl. Czekamy na twój komentarz. Jan Pietrzak podzielił radnych miasta. Chodzi o kandydaturę na honorowego obywatela stolicy. Na to, by nim został, nie zgodziła się większość, głównie z Platformy. Ich zdaniem satyryk i artysta nie zasłużył na to wyróżnienie, bo w ostatnich latach obrażał polityków. Zupełnie innego zdania są politycy PiS, którzy zgłosili kandydaturę Jana Pietrzaka. Według nich zasłużył on na tytuł honorowego obywatela swoją działalnością w czasach PRL-u. Dodajmy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy radni blokują nominację kandydata PiS. Wcześniej nie zgodzili się na Bronisława Wildsteina. W związku z decyzją większości radni PiS-u zamierzają zbojkotować uroczystą sesję Rady Miasta w lipcu, kiedy będą nadawane takie wyróżnienia. Ta wiadomość wprawiła kibiców w wielką euforię. Piłkarze Legii Warszawa po wygranej 3-0 z Pogonią Szczecin zdobyli Mistrzostwo Polski. Mistrzem został Piast Gliwice. Trzecią drużyną Ekstraklasy zostało Zagłębie Lubin. Warszawa za szybko oddała spadkobiercy działkę przy placu Defilad. Tak uważa Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu stołeczny ratusz nie zaczekał na przekazanie wszystkich dokumentów w tej sprawie. Przypomnijmy, 6 lat temu pojawiły się roszczenia do terenu. Upominał się o nie obywatel Danii, a to państwo już dostało rekompensatę za wszystkie działki zajęte przez dekret Bieruta. W efekcie Warszawa zapłaciła 2 razy za to samo. Teraz miasto tłumaczy, że wszystko przez opieszałość ministerstwa. Magistrat chce iść ze sprawą do prokuratury. Sam resort finansów umywa ręce. Jego zdaniem ratusz powinien wstrzymać się ze zwrotem, dopóki wszystkie wątpliwości nie zostałyby rozwiane. Rowery skradzione z bloków na Białołęce mogą mieć już nowych właścicieli. Tak uważają podejrzani o kradzież jednośladów. Jak już wiecie z anteny Radia Kolor, w poprzednim tygodniu internet obiegł nagranie, na którym widać 4 mężczyzn. To właśnie oni mieli wyprowadzić jednoślady z klatek schodowych, m.in. przy ulicy Aluzyjnej. Na razie policja zatrzymała 2 podejrzanych, usłyszeli zarzuty, przyznali się do winy. Funkcjonariusze poinformowali, że skradzione jednoślady sprzedali przypadkowym osobom, a pieniądze wydali na własne potrzeby. Możliwe, że poszkodowani już nie dostaną swoich rowerów z powrotem. A policja przypomina, aby zapobiegać takim sytuacjom, warto oznakować swój rower na komisariacie. Poza tym lepiej wydać trochę więcej na skuteczniejsze zabezpieczenia, takie jak linki. Urzędnicy powiedzieli nie zielonej targowej, czyli pomysłowi, który zakładał, by na tej popularnej ulicy pojawiło się więcej zieleni oraz nasadzeń. Inicjatywa została zgłoszona do budżetu obywatelskiego, gdzie przeszła opinię i weryfikację negatywną. O powodach tej decyzji mówi nam Grzegorz Walkiewicz, pomysłodawca zielonej targowej. Zarząd Oczyszczania Miasta wskazuje kilka przesłanek, na podstawie których uważa, że nie da się zrealizować tego projektu. To znaczy, jest to negatywna opinia tramwajów warszawskich, to gwarancja na wykonanie nawierzchni i kolizja z programem rewitalizacji Pragi. Szansą na uratowanie projektu jest odwołanie od decyzji urzędników.
Klinika Buzik chce testować nową metodę wybudzania. Dane są obiecujące. Do tej pory w 6 na 10 przypadków odnotowano poprawę stanu pacjenta. To dzięki unikatowej metodzie z Japonii. Metoda jest adresowana głównie do osób, które w śpiączce są od kilku albo kilkunastu lat. Jedną z testujących będzie Ola Janczarska, córka aktorki Ewy Błaszczyk. Poza tym zabiegowi zostaną poddane jeszcze 3 inne osoby. Wszyscy mają być operowani niedługo, chyba że zdarzy się coś nieprzewidzianego, jak na przykład infekcja, która uniemożliwi wykonanie zabiegu. Pawilon meblowy Emilia nie zniknie. To już oficjalne. Jak zapewnia biuro stołecznego konserwatora zabytków, budynek kawałek po kawałku zostanie przeniesiony przed Pałac Kultury i Nauki. W dotychczasowym miejscu ma pojawić się wieżowiec. Na jego budowę miasto oficjalnie zgodziło się w poprzedni piątek. Wtedy urzędnicy podpisali z inwestorem odpowiednie dokumenty. A już teraz miejscy aktywiści mają zacząć się zastanawiać się, jak przenieść pawilon meblowy w nowe miejsce. Takim nowoczesnym raczej budynkiem. Nie da się przetransportować w jednym kawałku. Najpierw zaczną się przenosiny podziemnej części, potem wyższych pięter. Kolejny ogród społeczny w Warszawie powstał przy Brudnowskim Domu Kultury Świt. Ogród to inicjatywa oddolna mieszkańców, którzy w ramach budżetu obywatelskiego wyszli z pomysłem zorganizowania zielonej przestrzeni i otwarcia wszystkich chętnych. Ogród społeczny to znaczy, że jest całkiem otwarty. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, nie trzeba nigdzie płacić. Po prostu wystarczy przyjść. Nie ma to mieć żadnego wymiaru komercyjnego. Jest to taka enklawa zieleni, która jeszcze cudem zachowała się niezauważona. Wyjaśnia Monika Domanowska, autorka projektu. Ostateczny kształt ogrodu zostanie ustalony w konsultacjach z mieszkańcami. Stare perony dworca głównego zmienią się w nocny market. Będzie to stały targ otwarty w weekendy w godzinach wieczornych oraz nocnych. Miejsce ma powstać na wzór azjatyckich marketów, które ożywają po zachodzie słońca, zapewniając szeroki wybór jedzenia oraz rozrywki. Ewa Siemionow, jedna z organizatorek. Jedzenie jest punktem przewodnim, ale oprócz tego będzie mi dużo stoisk związanych właśnie z lifestyle'em. 20 stoisk z najróżniejszą ofertą gastronomiczną, 10 stoisk z wystawcami lifestyle'owymi, no i oprócz tego będziemy mieli boks usługowy, w którym będzie mini salon tatuażu. Otwarcie targu jest planowane na 3 czerwca. Wychodzi na perony. Spokojnie i bez poważniejszych incydentów. Tak policja podsumowała fetę kibiców Legii Warszawa po zdobyciu przez ich drużynę Mistrzostwa Polski. Tysiące sympatyków wojskowych przeszło ze stadionu przy Łazienkowskiej na Plac Zamkowych. Mariusz Mrozek, rzecznik komendy, w rozmowie z Radiem Kolor podkreśla, że poważniejsze interwencje nie były konieczne, choć już po raz kolejny okazało się, że pirotechnika stanowi realne zagrożenie. Jeden incydent, który mi utkwił w pamięci, na który chciałbym zwrócić uwagę, miał związek z używaniem środków pirotechnicznych. Poszkodowaną została mała dziewczynka w wieku 9 lat, która po uderzeniu w głowę rzuconą przez kogoś petardą wymagała udzielenia pomocy lekarskiej. Była przewieziona do szpitala, lekarze założyli jej kilka szwów. Przypomnijmy, że ostatni tytuł Legii jest 12 w historii. Nawet 10 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności nielegalnej fabryki papierosów pod Warszawą. Służby nie podają jej konkretnej lokalizacji. Wiadomo jednak, że zabezpieczono w niej 7 milionów papierosów i ponad 3 tony krajanki tytoniowej. W sprawie zatrzymano 6 mężczyzn, w tym jednego z Ukrainy i 2 z Rosji. 4 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Żoliborz znów protestował przeciwko budowie mostu Krasińskiego. W poprzednią niedzielę grupa mieszkańców zbierała podpisy pod wnioskiem o rezygnację z inwestycji. Jak przekonują przeciwnicy, to może być najgorzej wydane 700 milionów złotych w historii miasta. Samobudowa przejścia uprawy miałaby nie tylko nie rozwiązać problemów Targówka, ale też pogorszyć warunki w okolicach placu Wilsona. Dodajmy, że takiej opinii nie podziela prawobrzeżna Warszawa. Zdaniem osób dojeżdżających z Targówka budowa mostu znacznie przyspieszyłaby poranny dojazd do szkół i na uczelnie wyższe. Według wstępnych wyliczeń na niedzielnym proteście Parku Żeromskiego pojawiło się około 800 osób. Niebezpieczne miejsce może w końcu stać się bezpieczne. Mowa o przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Zagórskiej z Marii Skłodowskiej-Curie. Dochodziło tam do wielu potrąceń oraz wypadków z udziałem pieszych. Według statystyk drogowców w ostatnich 2 latach doszło tam 10 zdarzeń, w których ucierpiało 15 osób. Poprawić sytuację ma sygnalizacja świetlna. Bardzo ładna wystawa na Gliwicach przybyło. Zostać rozstrzygnięty już w przyszłym miesiącu. Każda wybrany praca inna. Będzie 50 dni na realizację inwestycji. Tutaj ten katalog zarząd jest miasta ciemny, że widzisz, że zasłonięty znak drogowy. Ale naprawdę na Salowej 3 widoczności znaków, ale liczy na to, że pomogą w tym mieszkańcy. Poinformować o słabej widoczności znaków oraz sygnalizatorów świetlnych można przez aplikację mobilną Warszawa 19115. Numer 19115 też działa. Portal warszawa19115.pl. ZOM podkreśla, że jest to czasem dawać znak, bo w samym tylko zeszłym roku udało się odsłonić ponad 1300 znaków drogowych. A skoro o zarządzie oczyszczania miasta mowa, to spółka oficjalnie podsumowała zdobycie przez Legię w niedzielę Mistrzostwa Polski. Jak czytamy na Facebooku spółki, to ile piłkarze Legii i dobranych, to tyle kibice śmieci poszły już nie z trasy. Pochodzą świętowania służby oczyszczania śmieci. Najwięcej było szklanych butelek i potłuczonego szkła. Sprzątanie trwało kilka godzin. Kolejny sukces łowców cieni. Specjalna grupa centralnego biura śledczego policji zatrzymała na Targówku mężczyzn. Właściwie z europejskim nakazem aresztowania. 46-latek podejrzewał
podejrzany jest to przemyt uchodźców. Nie, ale przez internet, nie stawiał przy tym oporu. Dariusza Z. czeka teraz prawdopodobnie ekstradycja do Austrii. Musi ją jeszcze zatwierdzić sąd. Znamy więcej szczegółów tegorocznej Parady Równości. Przemarsz rusza w tym roku 11 czerwca z ulicy Mniplater na wysokości pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Dworcem Centralnym i przejdzie na drugą stronę Wisły. Tam skończy się imprezą w jednym z klubów. Gwiazdą finałowej zabawy ma być Izabela Trojanowska. Organizatorzy liczą, że frekwencja tegorocznej parady będzie rekordowa. Ma w tym pomóc włączenie się do manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Parady Równości, jak co roku, wspiera Komitet Honorowy, który liczy 36 osób. Zasiedli w nim m.in. Agnieszka Szulim, Krystyna Janda, Paulina Młynarska, Dariusz Michalczewski oraz Magdalena Środa. Organizatorzy zwrócili się z prośbą o patronat m.in. do Hanny Gąkiewicz-Walc oraz do pełnomocnika z rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Obie strony do tej pory nie odpowiedziały. Na zaproszenie Parady Równości nie odpowiedziała też Platforma Obywatelska. Po blisko 100 dniach komenda społeczna doczeka się nowego komendanta. Ma nim zostać Robert Żebrowski, obecny zastępca do spraw kryminalnych. Zdaniem Gazety Stołecznej jego nominacja jest już pewna. Inspektor Robert Żebrowski wcześniej m.in. kierował komendą na Okrocie, a także w Otwocku oraz Mińsku Mazowieckim. Przypomnijmy, że stołeczni policjanci nie mają szefa, odkąd 10 lutego odwołano Michała Domarackiego. Decyzję tę podjął wówczas komendant główny Zbigniew Maj, który sam pożegnał się ze stanowiskiem następnego dnia. Teraz propozycja na ten weekend. W tę niedzielę wielkie otwarcie Ogrodu Powszechnego, który będzie działać przy Teatrze Powszechnym. Ta nowa lokalizacja na mapie Warszawy ma być, jak przekonają inicjatorzy, przestrzenią na działania artystyczne, miejscem dyskusji, działania uprawy roślin i nauki tego, jak zmienić najbliższą okolicę. W ramach inauguracji w niedzielne popołudnie odbędzie się wspólne gotowanie, warsztaty dla dzieci i koncert. Wstęp jest oczywiście wolny. Więcej szczegółów można znaleźć na Facebooku Teatru Powszechnego. Wszystkie barwy Warszawy. Teraz gość Justyny Sokołowskiej. Kasia Pisarska z nami. Kasiu, jak cię przedstawiasz? Powiem szczerze, mam kłopot, bo ty zajmujesz się tyloma sprawami, tak wielu osób i tak różnymi, że tak powiem, różnego kalibru historiami, które chwytają za serce, że ja nie wiem, czy powiedzieć o tobie aktywistka na rzecz zwierząt, a tutaj okazuje się, że teraz działasz na rzecz ludzi, którzy potrzebują pomocy, których historia nie jest obojętna. Myślę, że słuchaczom właśnie Radia Kolor również. Posłuchajcie, co to za historia, Kasiu. Mniej więcej 4 miesiące temu spalił się dom, to są okolice Warszawy, niedaleko Radzymina. Dom ludzi, którzy normalnie pracują i normalnie funkcjonują. Nie jest to rodzina z problemami, nie ma tam alkoholu, nie ma tam nikogo, kto jest chory, nie ma tam małych dzieci, bo córki już są obie dorosłe, nawet dziadkami. No, musiałabyś do tej Anity dzwonić, bym ci dała telefon, ona by ci powiedziała. Targetowi. No, która godzina, bo ona jest zegarynką. To wiadomo, kto ma pomóc, jak ktoś jest chory, to też wiadomo. A jak to są tacy normalni ludzie, którzy niestety popełnili bardzo poważny błąd, bo nie ubezpieczyli domu. No, w związku z tym, kiedy pożar zniszczył cały ich dobytek, no, zostali tak naprawdę z niczym w tym, co mieli na sobie. W tym pożarze umarły też zwierzęta ich. Dwa psy, dwa króliki, dwa koty. Zwierzaki oczywiście uratowane, bo to są ludzie, którzy skromnie, ale godnie żyli całe życie i całe życie pomagali zwierzętom, tak? Zwierzakom. Ratowali te, które gdzieś tam były opuszczone, źle traktowane, tak, i tak dalej. Oni ratowali przez ich dom rocznie, czasami przewijało się 50 zwierząt. Tak, małe schronisko. Przewijały się na tej zasadzie, że na jeden dzień, na dwa, na tydzień, na miesiąc, na pół roku te psy i koty u nich zamieszkiwały i później szukało się im domu, to znaczy ci państwo szukali. I znajdowali szczęśliwie i później jak jeden wychodził, to drugi przychodził, prawda? Kolejny bezdomny one z tymi bezdomnymi, no i co któryś raz? Z tym problemem. Nawet się tak nie powinno mówić, bo to dla tej durnej baby to miłe, ale dla kogoś może być niemiłe. Mieszkają od 4 miesięcy na zapleczu sklepu, który prowadzą. Oczywiście jest to sklep zoologiczny, nie mógł być inny. Sprzedają też kwiaty. To są ludzie, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie, bo jak oni zamykają sklep, to kilka godzin ten sklep zoologiczny, kilka godzin się prześpią i później jadą na giełdę, żeby kupować świeże kwiaty, które dzień później sprzedają.
Jak mieszkają, w jakich warunkach teraz? To będziecie mogli zobaczyć na fanpage'u na Facebooku. Nie o sami się przekonacie, jak to wygląda i dlaczego akurat ta rodzina jest w centrum naszego zainteresowania tu i teraz. I losom właśnie tej rodziny będziemy się przyglądać. Jeśli jakakolwiek informacja nowa pojawi się obiecująca w tej sprawie, to będziemy oczywiście mówić na 103 FM, bo oni teraz mieszkają w tych żałosnych warunkach, mają praktycznie jedno łóżko. Materac na podłodze, materac na podłodze. No właśnie, jeszcze trudno to nazwać łóżkiem. Nie mają pieniędzy na to, żeby to mieszkanie odbudować. Nie mają też szans na to, żeby to mieszkanie dostać. Mhm. Nie to wiem, znaczy od tak, miasta. Tak naprawdę oni mają jeszcze jedno mieszkanie, to jest wielki apartament, całe 28 metrów że kwadratowych. Ktoś się stara, no to trzeba mu pomóc, ale... Mieszka ich... Ale mu się nie pomaga w Polsce, bo... Mieszka ich córka z partnerem i... Polska jest albo biedna, albo dziadowska. Po prostu jak oni by tych uchodźców mogli przyjąć, skoro sami sobie nie są w stanie pomóc. Tutaj 28 metrów kwadratowych. Szwedzi dają, Niemcy dają, a Polacy głównie dają. I nie ma problem, no więc wiadomo, że za mało miejsca na wszystkie. Oczywiście, no, nawet nie mają łóżek tam wstawić, więc oni... ja ich poznałam no, przy okazji tej tragedii, ale wyrobiłam sobie zdanie, że tak powiem na ich temat. Pani Mariola to jest generalnie człowiek taki, który nie chce robić kłopotów i pewnie jak się jej pyta 10 razy, czy ona coś potrzebuje, to ona 10 razy odpowie, że nie. W końcu się zadzwoni do córki i się okazuje, że jednak coś tam by jej się przydało, bo jak ona ma jedne spodnie, to przecież wystarczą jedne spodnie, nie? No po co mieć drugie na zmianę? Jak ma buty zimowe, prawda? Przecież oni zostali bez niczego. Wyobraźcie sobie to, nie trzeba, prawda, być, nie wiem, autorem, żeby mieć wyobraźnię na tyle, żeby zrozumieć, jak to jest, jak z dnia na dzień traci się wszystko. I teraz niektórych rzeczy nie da się z powrotem przywrócić. Ja, na przykład zdjęcia. Pamiątki rodzinne. Tak, to jest niezwykle przykre, że, powiem szczerze, że takie rzeczy giną w pożarze i dopóki nas coś takiego nie spotyka, to trudno sobie wyobrazić, jakby tego miało nie być, tak, pewnego dnia. Dokładnie. Ja, naszego ulubionego fotela, w którym siedzimy, spędzamy każdy wieczór. Czy coś, co z dzieciństwa, na przykład naszych dzieci, czy nasze rzeczy z dzieciństwa, czy naszych dzieci z dzieciństwa, ja tak sobie wyobrażam, jakąś laurkę, którą na przykład córka zrobiła, jak miała lat 5, w tej chwili ma lat 30. I rodzice całe życie gdzieś na przykład tę laurkę chowali i trzymali na pamiątkę i teraz nagle tego nie ma. No, tego niestety nie da się odbudować. Wczoraj pan Kazimierz pokazywał mi zdjęcia, te, które były w mieszkaniu właśnie córek, które się uchowały. Tam są dwie kategorie zdjęć. Jedne zdjęcia dzieci i zwierzęta. Druga kategoria same zwierzęta. Więc to są naprawdę ludzie z sercem na dłoni. Oni, to nie tylko psy i koty, oni też gołębie. Oni mieli gołębia, który się jak myślał chyba, że jest człowiekiem, dawał buziaka. Teraz mają innego gołębia. No generalnie ratują wszystko, co można, więc są takie sytuacje życiowe, że nikt nie powinien sam zostawać. To jest jedna z tych sytuacji, tym bardziej, że ci ludzie są tak dobrzy. Znaczy, nawet gdyby nie byli, tak, no to każdy ma... No nikt nie powinien żyć w takich warunkach. Dokładnie. I być bez tego, zostawać bez pomocy, tak? Dokładnie, ale tym bardziej ludzie, którzy po prostu całe życie, naprawdę całe życie pomagali innym. No to nie zostaną bez pomocy, bo my postaramy się tutaj zorganizować pomoc, a w jaki sposób, Kasiu? Ja powiem, co my mamy. Właśnie tak, co mamy na chwilę obecną. No i co możemy jeszcze zrobić? Co mamy? Przez te 4 miesiące oczywiście musieliśmy przebrnąć przez pewną papierologię. Domu niestety nie da się odbudować. Ten dom trzeba zburzyć i zbudować od początku. Mamy AA, czyli anonimowego architekta, który zaczyna pracę nad projektem, więc to już jest pierwszy duży krok. To, co potrzebujemy natychmiast, to firmę, która za darmo, bądź po kosztach, bądź dużo, dużo taniej mogłaby wyburzyć to, co zostało i wywieźć gruz, bo od tego jakby trzeba zacząć. Myślę, że nawet to nie musi być jedna firma, która zrobiłaby wszystko, tylko jedna mogłaby na przykład wywieźć gruz, zburzyć, a druga coś tam innego zorganizować. Nie, więc jeżeli ktokolwiek może właśnie tak, zrobić, to byłoby cudownie. Oczywiście. Czyli w tej chwili jakby zajmujemy się projektem, to trzeba zrobić i kolejna faza, no będziemy szukali firm, które będą mogły nam pomóc w tym czy tamtym, czyli ktoś da taczkę gwoździ,
gwoździ, ktoś inny cztery wiadra farby na przykład. Mhm. Mamy też konta, jest wydarzenie na Facebooku, jest konto fundacji. Na wydarzeniu krok po kroku opowiadamy, co się dzieje. Mamy firmę, która dach nam załatwi dużo taniej. No to już jest coś. Nie od tego się zaczyna. Najczęściej budowa domu, no ale u mnie w życiu zawsze jest wszystko na odwyrtkę, a potem się dobrze kończy, więc wcale nie jestem zdziwiona tym, że pierwsza firma to właśnie firma, która dach oferuje. Sympatyczne jest to, że panowie dekarze za darmo zgodzili się ten dach położyć. Także wow, to już jest niesamowite. Tak. Potrzebujemy około 200 tysięcy złotych. No, to jest koszt wybudowania domu. Domek będzie nieduży, 60 metrów kwadratowych. Ten, który spłonął, miał 50 parę metrów. Od tej kwoty będziemy mogli powolutku sobie odliczać to, co uda nam się załatwić. Czyli właśnie tę taczkę gwoździ, czy dwa wiatra farby. Ale w tej chwili ja nie jestem w stanie przewidzieć, co nam się uda załatwić, co będzie trzeba kupić taniej, co będzie trzeba kupić w normalnej cenie, bo nikt na przykład nie będzie chciał nam w tej dziedzinie pomóc. Także no dobrze, to, czyli też każdy, kto może coś tam, a na przykład nie ma firmy budowlanej, każdy, kto chciałby pomóc, to może jakąś kwotę wpłacić, może nawet symboliczną. Dokładnie. Wpłacić na konto i ta suma będzie się po prostu pomniejszać. Dokładnie. Zawsze krok do przodu, jeśli chodzi o odbudowę domu dla tych dobrych ludzi. Dokładnie tak. Pomagać trzeba, dobra praca. Nikt z nas nie chciałby być, naprawdę nikt nie chciałby być w takiej sytuacji. Ubezpieczajcie domy. Tak, tak, to koniecznie. Jest nauka dla nas, że nie ma co oszczędzać tych tam stu iluś tak, złotych. Tak, to są tak drobne pieniądze. Rocznie. Uczmy się na błędach innych, ale też wspierajmy się w trudnych sytuacjach. My będziemy się przyglądać tej sprawie cały czas i trzymamy rękę na pulsie i będziemy informować naszych słuchaczy, co się dzieje i jak sytuacja wygląda na chwilę obecną. Kasia bardzo Pisarska, dziękuję bardzo. Zapraszam do siebie na Facebooka. Właśnie, Kasia Pisarska fanpage. Tam przez mój fanpage możecie znaleźć wydarzenie i tam na tym wydarzeniu są zdjęcia, są opisy. Wstrzymujemy się, może jeszcze tyle powiem, w tej chwili wstrzymujemy się ze zbiórką darów, takich jak meble, garnki, bo my jeszcze nie ma gdzie tego postawić. Tak, ale wszystko to, co oni potrzebowali na już, to zostało przez te ostatnie 4 miesiące już załatwione, więc w tej chwili takich potrzeb nie ma gdzie tego trzymać. Natomiast no, powolutku, ja mam nadzieję taką wielką, że najpóźniej na święta Bożego Narodzenia. O tym pomyślałam też. O tym też pomyślałam, że cudownie by było, gdyby mogli się już na Boże Narodzenie wprowadzić do domu i spędzić Wigilię. I wtedy te zwierzęta, którym pomagali całe życie, przemówią ludzkim głosem i w ich imieniu podziękują też za tę pomoc. Dzięki, Kasia. Dziękuję. Z naszym gościem rozmawiała Justyna Sokołowska. Kolor bliżej ciebie. Teraz coś dla wszystkich miłośników stolicy. Każdy z was może stworzyć własną mapę turystyczną miasta. Stołeczny Ratusz za pomocą platformy Otwarta Warszawa zachęca mieszkańców do wyznaczenia osobistych, nietypowych tras zwiedzania. Mówi Radiu Kolor Adriana Bąkowska z Biura Turystyki. Na czym polega projekt I Love Warsaw? Projekt powstał w ramach szerszego projektu Platforma Otwarta Warszawa, na której Stołeczny Ratusz zbiera opinie, pomysły warszawiaków na to, w jakim kierunku Warszawa powinna się rozwijać, co warto tutaj stworzyć, jak stworzyć najlepsze warunki do życia, do rozwoju, do edukacji i do pracy dla mieszkańców miasta. Natomiast część turystyczna stworzona przez Stołeczne Biuro Turystyki polega na tym, że na stronie internetowej, na specjalnie przygotowanej platformie zbieramy pomysły i mapy na trasy turystyczne, na to, gdzie warto się pojawić, co warto zobaczyć i co zwiedzić. I zależy nam najbardziej na takich miejscach nieoczywistych, bo oczywiście każdy turysta czy z Polski, czy z zagranicy na pewno pojawi się czy na Zamku Królewskim, czy w Łazienkach, czy choćby w Pałacu Kultury. Natomiast nam chodzi o to, żeby zebrać takie nieoczywiste, nieodkryte perełki w mieście. Wierzymy i wiemy doskonale, że to warszawiacy najlepiej znają swoje miasto i najlepiej wiedzą, co tutaj warto pokazać gościom z zewnątrz, gościom czy z Polski, czy z zagranicy. Zależy nam między innymi na tym, żeby swoje trasy pokazali obcokrajowcy, ekspaci, którzy mieszkają tutaj na stałe i mają niesamowite podwójne spojrzenie. Są zarazem turystami, poznają na co dzień to miasto, odkrywają jego uroki, a zarazem są mieszkańcami, więc widzą już pewne rzeczy oczami warszawiaków i na ich opiniach, na ich pomysłach szczególnie nam zależy, tym bardziej, że oni są znakomitymi ambasadorami miasta. Kontaktują się ze swoimi znajomymi z zagranicy, wrzucają zdjęcia do mediów społecznościowych, w zasadzie utrzymują stały kontakt z osobami spoza i przyciągają tutaj swoich znajomych, swoje rodziny. Wierzymy, że mają oni właśnie takie cudowne, świeże spojrzenie na to miasto. Czy są jakieś ograniczenia przy tworzeniu tej trasy, swojej własnej trasy turystycznej? Nie, ogranicza nas
w zasadzie tylko nasza wyobraźnia, nasze zainteresowania. Jedyna prośba to taka, żeby taką trasę dało się odwiedzić, zrobić w ciągu pół dnia, czyli mniej więcej 4 godzin. Dlatego nie chodzi nam tutaj o jakieś gigantyczne wycieczki, ale kilka punktów na mapie Warszawy, które w szczególności mogą przypaść do gustu odwiedzającym. Co trzeba dokładnie zrobić, żeby tą trasę swoją wyznaczyć? Trzeba wejść na stronę Otwarta Warszawa i jakie kolejne kroki trzeba wykonać? Na stronie internetowej znajdą Państwo mapkę, na której można pozaznaczać takimi kolorowymi pineskami swoje ulubione miejsca, elementy tej trasy, a następnie zapisujemy tę mapkę i wstawiamy ją już do opisu. Tam opisujemy naszą trasę w krótkich słowach, między innymi zaznaczamy, w jaki sposób poruszamy się między poszczególnymi miejscami. To może być na piechotę, to może być rowerem, może być na przykład transportem publicznym. Można wybrać hulajnogę, deskorolkę. W zasadzie każdy środek transportu jest tutaj jak najbardziej na miejscu. I dodajemy tę trasę, a te najlepsze zostaną ocenione przez profesjonalne jury, które wybierze 5 najlepszych tras. 3 najlepsze trasy zostaną nagrodzone, a ich autorzy mogą stać się gwiazdami takich turystycznych filmów, które potem będziemy promować nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Trzeba również zaznaczyć, do kogo skierowana jest ta trasa, prawda? Czy to będzie trasa dla seniorów, czy dla studentów? Tak, należy również zaznaczyć, jaki jest to rodzaj trasy, ponieważ wiadomo, że każdy turysta ma inne zainteresowania, szuka czegoś innego, ma też inne moce. Nie każdy może na przykład przez kilka godzin biegać po Warszawie, dlatego zaznaczamy między innymi, czy jest to trasa sportowa, rekreacyjna, kulturalna, historyczna. W zasadzie dla każdego znajdzie się tam coś interesującego. A gdzie te trasy wybrane zwycięskie będą później dostępne? Jak będzie można z nich skorzystać? Trasy będą opublikowane w formie takich przewodników, niewielkich broszur turystycznych, które będzie można pobrać z oficjalnego portalu turystycznego Warszawy www.warsawtour.pl. I trasy można wyznaczać do 13 czerwca. Tak, projekt trwa miesiąc. Do 13 czerwca, do końca dnia zachęcamy wszystkich do wprowadzania swoich własnych tras, które na pewno bardzo wzbogacą ofertę turystyczną Warszawy. Tak jak Pani wspomniała na początku, I Love Warsaw jest tworzona w ramach szerszego projektu Otwarta Warszawa. Jakie inne projekty już zostały zrealizowane w ramach tego projektu? Projekt Otwarta Warszawa, projekt crowdsourcingowy, polega na tym, że zbieramy opinie i pomysły ludzi, którzy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, najlepiej wiedzą, jakie są ich bolączki, co im się podoba, co chcieliby w Warszawie stworzyć. I między innymi jakiś czas temu została przeprowadzona akcja Warszawa 2030, gdzie mieszkańcy miasta mogli wprowadzać swoje własne pomysły, swoje wizje tego, jak miasto powinno wyglądać za tych kilkanaście lat. Ostatnio przeprowadzono wielką akcję zbierania pomysłów na to, jak zwiększyć kulturę na drogach. Powstanie taki poradnik drogowego savoir vivre. Można tam wprowadzać swoje pomysły odnośnie edukacji, odnośnie tego, jak miasto wygląda, odnośnie zieleni miejskiej. W zasadzie wszystko, dlatego że portal Otwarta Warszawa to jest platforma dla warszawiaków. To jest platforma dialogu i każde zdanie, każdy pomysł, każda opinia, każda wizja przyszłości liczy się tutaj. Co ciekawe, wiele z tych pomysłów zostało już wprowadzonych, między innymi biblioteki pod gołym niebem, leżaczki i hamaki wiszące w różnych miejscach. To między innymi są właśnie pomysły, które pojawiły się tutaj w ramach platformy Otwarta Warszawa. Z Adrianą Bąkowską ze Stołecznego Biura Turystyki rozmawiała Małgorzata Głogowska. Radio Kolor. Blisko twoich spraw. Jest tak, to oskarżenia przeciwko prezydent Warszawy. To kolejna część sporu pomiędzy byłymi już władzami dzielnicy Memowo a Hanną Gronkiewicz-Walc. Oskarżenie pojawiło się w sądzie na Woli, a przewiduje ono rzekome łamanie praw pracowniczych. Chodzi o jednego z wiceburmistrzów Bemowa. Tomasz Mikołajczyk do dzisiaj nie ma opłaconych składek ZUS-u. Według skarżącego to przez polityczne represje. Przypomnijmy, że konflikt pomiędzy miastem a byłym już zarządem ciągnie się od ostatnich wyborów samorządowych. W maju rok temu miejscy radni unieważnili zapisy o wyborze władz Bemowa, wytykając prawne wady. A samo naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym, o które oskarża się panią prezydent, jest zagrożone karą do 2 lat więzienia. Bezpieczeństwo na ulicy Umińskiego znacznie się poprawiło, tak przekonują stołeczni drogowcy. To odpowiedź na apel rodziców dzieci z okolicznej szkoły. Sprawa zaczęła się w marcu, kiedy został potrącony na pasach 7-letni chłopiec. Najpierw miały być światła, potem ograniczono się tylko do progów zwalniających. Zarząd dróg miejskich uważa jednak, że to wystarczy, bo już teraz kierowcy zwalniają. Przeciętna prędkość wynosi około 20 km na godzinę. A jeśli okaże się, że to nie wystarczy na dłuższą metę, ulica Umińskiego będzie mogła zostać zwężona.
Pomnik Syreny nad Wisłą będzie jak nowy. Konserwatorzy chcą się zabrać za mycie, szorowanie i woskowanie obiektu. Na razie całość jest zakryta rusztowaniem, tak będzie do końca czerwca. Całość ma odzyskać dawny wygląd, chociaż nadal będzie zielonkawa. To dlatego, że pokryta jest patyną. Rzeźba nad Wisłą została odsłonięta w 1939 roku. Na początku miała mieć 20 metrów i być ze szkła, żeby pokazywać poziom wody. Zdecydowano się jednak na tańszy wariant. Neon z napisem Kocham Warszawę wrócił na jeden ze stołecznych wieżowców. W zeszłym roku cieszył oczy mieszkańców wraz z dalszym rozbudowywaniem obiektów centrum. Potem trzeba było go zdjąć, żeby umożliwić montaż elewacji. Teraz będzie można go zobaczyć w nowej odsłonie. Napis przewija się przez ogromnych rozmiarów ekran LED i przebiega wokół elewacji. Zajmie aż 11 pięter. Całość jest stworzona z energooszczędnych diod. Teraz trwają generalne próby nowego ekranu. Oficjalne uruchomienie nastąpiło w Noc Muzeów. Wilanów, Świątynia Opatrzności Bożej może otworzyć się jeszcze w tym roku. Jak zapowiedział kardynał Kazimierz Nyczy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 11 listopada do środka będą mogli przejść wierni. Jak wylicza zarząd Centrum Opatrzności, główne prace już zostały wykonane. Niedawno skończył się etap poprawiania akustyki. Wykonano też elewację, całość została ocieplona. Obiekt odwiedził też już szklarz. Dodajmy, że tylko od początku budowy tworzenie świątyni wsparło 80 tysięcy osób, które przelały prawie 20 milionów złotych datków. Hala Koszyki niedługo otworzy się na nowo. Wkrótce skończy się jej odbudowa. Po 4 latach prac w Śródmieściu ponownie zrobimy zakupy na terenie mającym ponad 110 lat tradycji. Teraz ma to być połączenie zabytku z nowoczesnością. To dlatego, że obok stoisk pojawi się też podziemny parking oraz kilka budynków biurowych. Zdaniem przedstawicieli zarządu Hali Koszyki miejsce nadal będzie mieć swój wyjątkowy, historyczny klimat. Nie będzie to już centrum handlowe, a coś na kształt otwartego terenu. Dodajmy, że według ostatnich zapowiedzi hala ma zostać otwarta po wakacjach. Przenosimy się pod Warszawę. Lotnisko w Modlinie obsłużyło od początku roku 1 000 000 podróżnych. To nowy rekord obiektu, ale obyło się bez prezentów. A prezenty były na przykład na lotnisku Chopina z takiej okazji. Według Magdaleny Bojarskiej z lotniska w Modlinie zarząd obiektu liczy na kolejne dobre wyniki jeszcze w tym miesiącu. To dzięki temu, że współpracujemy z największym przewoźnikiem w Polsce i z jednym z największych na świecie. Cały czas otwiera nowe połączenia, nowe kierunki, a zwiększa częstotliwość połączeń. Coraz więcej pasażerów podróży z naszego lotniska nie tylko już po raz czwarty, piąty nawet, ale również po raz pierwszy w swoim życiu. W sumie od początku działalności lotnisko obsłużyło ponad 6 milionów pasażerów. Zaglądamy na Ursynów. Tam daje o sobie znać barszcz Sosnowskiego. Mieszkańcy zauważyli go w okolicach stawu przy ulicy Gawota. W poprzednim roku tych roślin tam nie było, natomiast teraz nie sposób je ominąć. Sprawą już zajęła się Straż Miejska. To do niej należy zgłaszać wszystkie takie przypadki. Nie znaczy to jednak, że problem został rozwiązany. W tym sezonie dojdzie jeszcze do kwitnięcia. Sam barszcz Sosnowskiego może spowodować w zetknięciu ze skórą dotkliwe oparzenia. W domu Łebkowskich przy Francuskiej może otworzyć się klub. Tak alarmują mieszkańcy Saskiej Kępy. Za inwestycje odpowiadają właściciele takich lokali jak Stacja Powiśle i Syreni Śpiew. O inicjatywę poinformował właściciel klubów. Jak zapowiada, na razie całość będzie odbywać się w ogrodzie z letnim projektem. Dalsze plany zdradzane nie są. Takie zagospodarowanie terenu nie podoba się Stowarzyszeniu Ładna Kępa. No, oni martwią się przede wszystkim o okoliczną trawę oraz hałas. Sam inwestor deklaruje, że lokal będzie różnić się od innych, którymi dysponuje. Tak zapowiada, całość ma być przyjazna i otwarta na sąsiadów. Nie wolno już pić alkoholu nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Zapowiedzi stały się faktem. Jak już wiecie z anteny Radia Kolor, ostatnio na terenie dzielnicy pojawiła się propozycja, aby wprowadzić tam prohibicję. Chodziło głównie o nieporządek i zakłócanie innym spokojnego wypoczynku przez osoby pod wpływem. Zdaniem Urzędu Miasta dochodzi jeszcze jeden, najważniejszy argument. Wiele osób toni, a zwykle są one po alkoholu. Za pomysłem opowiedziały się stołeczne kluby radnych PiSu i Platformy. Zakaz picia alkoholu przy Jeziorku Czerniakowskim ma obowiązywać do końca września. Policja szukała, internauci pomogli. Udało się zatrzymać 3 podejrzanych o kradzież rowerów na Tarchominie. O sprawie mówiliśmy w poprzednim tygodniu. To w związku z filmem, który opublikowano na YouTubie. Widać na nim, jak mężczyźni wyprowadzają jednoślady z jednego z bloków przy ulicy Aluzyjnej. Internauci szybko rozpoznali potencjalnych złodziei i podesłali nawet adresy do ich profili na Facebooku. Według autora filmu te same osoby odpowiadają za kradzież innych rowerów w tej okolicy. Jak mówi Paulina Onyszko z policji, zatrzymani mają od 17 do 21 lat, a to dzięki samym widzom wspomnianego nagrania udało się ich zatrzymać. Każdorazowo taka pomoc jest jak najbardziej potrzebna. Oczekujemy takiej pomocy od mieszkańców w postaci monitoringu. Dzięki temu możemy typować i ustalać sprawców. Policjanci szukają 4. mężczyzny, który może być zamieszany w sprawę. Rowerów nie udało się na razie odzyskać. Ochota. Nadal nie wiadomo, co z łaźnią dla osób bezdomnych. Jakiś czas temu za takim pomysłem opowiedzieli się dzielnicowi radni. Przyjęli oni nawet odpowiednią uchwałę, która na to pozwala. Tyle, że nie wszystkim taki pomysł się podoba. W mediach społecznościowych zawrzało, a głosy są zarówno za, jak i przeciw. Sama dzielnica uspokaja, że póki co nie ma jeszcze pewności, czy łaźnia powstanie. Najpierw trzeba znaleźć pieniądze na taką inwestycję. Wiele wyjaśni się w czasie spotkania radnych dzielnicy z burmistrz Ochoty Katarzyną Łęgiewicz. Kacze sierotki trafiły do ptasiego azylu. 4 maluchy i kacza mama chciały przejść przez wał między
Gdański. Niestety nie wszyscy kierowcy zatrzymali się, aby przepuścić ptaki, dlatego jeden z pojazdów uderzył w dorosłą kaczkę. Zauważył to inny zmotoryzowany, który kaczątka wsadził do samochodu i wezwał straż miejską. Wszystkie trafiły do AZ-u przy stołecznym zoo. Tam dołączyły już do ptasiego przedszkola, gdzie jest już 40 innych kaczek. Gocław będzie mieć rondo imienia Kamili Skolimowskiej. Tak zdecydowali radni miasta na ostatniej sesji. To dlatego, że medalistka olimpijska mieszkała w tym rejonie miasta. Zawodniczka zostałaby patronką obiektu zbiegu Nowaka Jeziorańskiego, poligonowej oraz kapelanów AK. Przypomnijmy, że Kamila Skolimowska zmarła nagle w 2009 roku podczas zagranicznego zgrupowania. Jej największym osiągnięciem był złoty medal w rzucie młotem na igrzyskach w Sydney. Stołeczna policja rozbiła grupę specjalizującą się w kradzieży samochodów. Udało się zatrzymać dwóch podejrzanych. Gang obrał sobie za cel przede wszystkim japońskie pojazdy. 33-latek i 25-latek mieli ukraść dwie Toyoty z Pragi Północ. Do trzeciej się przymierzali. Funkcjonariuszom udało się ich spłoszyć, przyłapując na gorącym uczynku. Po niedługim pościgu podejrzanych ujęto. Teraz Grzegorzowi K. i Zbigniewowi M. może grozić do 10 lat więzienia. Odpowiedzą za kradzieże z włamaniem i usiłowanie takiego przestępstwa. Urzędnicy powiedzieli nie zielonej targowej, czyli pomysłowi, który zakładał, by na tej popularnej ulicy pojawiło się więcej zieleni oraz nasadzeń. Inicjatywa została zgłoszona do budżetu obywatelskiego, gdzie przeszła opinię i weryfikację negatywną. O powodach tej decyzji mówi nam Grzegorz Walkiewicz, pomysłodawca zielonej targowej. Zarząd Zanieczyszczenia Miasta wskazuje kilka przesłanek, na podstawie których uważa, że nie da się zrealizować tego projektu. To znaczy, jest to negatywna opinia tramwajów warszawskich, to gwarancja na wykonanie nawierzchni i kolizja z programem rewitalizacji Pragi. Szansą na uratowanie projektu jest odwołanie od decyzji urzędników. Klinika Budzik chce testować nową metodę wybudzania. Dane są obiecujące. Do tej pory w 6 na 10 przypadków odnotowano poprawę stanu pacjenta. To dzięki unikatowej metodzie z Japonii. Metoda jest adresowana głównie do osób, które w śpiączce są od kilku albo kilkunastu lat. Jedną z testujących będzie Ola Janczarska, córka aktorki Ewy Błaszczyk. Poza tym zabiegowi zostaną poddane jeszcze 3 inne osoby. Wszyscy mają być operowani niedługo, chyba że zdarzy się coś nieprzewidzianego, jak na przykład infekcja, która uniemożliwi wykonanie zabiegu. Pawilon meblowy Emilia nie zniknie. To już oficjalne. Jak zapewnia biuro stołecznego konserwatora zabytków, budynek kawałek po kawałku zostanie przeniesiony przed Pałac Kultury i Nauki. W dotychczasowym miejscu ma pojawić się wieżowiec. Na jego budowę miasto oficjalnie zgodziło się w poprzedni piątek. Wtedy urzędnicy podpisali z inwestorem odpowiednie dokumenty. A już teraz miejsce aktywiści mają zacząć się zastanawiać się, jak przenieść pawilon meblowy w nowe miejsce. Na razie wiadomo, że budynku nie da się przetransportować w jednym kawałku. Najpierw zaczną się przenosiny podziemnej części, potem wyższych pięter. Kolejny ogród społeczny w Warszawie powstał przy Brudnowskim Domu Kultury Świt. Ogród to inicjatywa oddolna mieszkańców, którzy w ramach budżetu obywatelskiego wyszli z pomysłem zorganizowania zielonej przestrzeni otwartej na wszystkich chętnych. Ogród społeczny to znaczy, że jest całkiem otwarty. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, nie trzeba nigdzie płacić. Po prostu wystarczy przyjść. Nie ma to mieć żadnego wymiaru komercyjnego. Jest to taka enklawa zieleni, która jeszcze cudem zachowała się niezauważona. Wyjaśnia Monika Domanowska, autorka projektu. Ostateczny kształt ogrodu zostanie ustalony w konsultacjach z mieszkańcami. Stare perony dworca głównego zmienią się w nocny market. Będzie to stały targ otwarty w weekendy w godzinach wieczornych oraz nocnych. Miejsce ma powstać na wzór azjatyckich marketów, które ożywają po zachodzie słońca, zapewniając szeroki wybór jedzenia oraz rozrywki. Ewa Siemionow, jedna z organizatorek. Jedzenie jest punktem przewodnim, ale oprócz tego będziemy mieli dużo stoisk związanych właśnie z lifestyle'em. 20 stoisk z najróżniejszą ofertą gastronomiczną, 10 stoisk z wystawcami lifestyle'owymi, no i oprócz tego będziemy mieli boks usługowy, w którym będzie mini salon tatuażu. Otwarcie targu jest planowane na 3 czerwca. Spokojnie i bez poważniejszych incydentów. Tak policja podsumowała fetę kibiców Legii Warszawa po zdobyciu przez ich drużynę Mistrzostwa Polski. Tysiące sympatyków wojskowych przeszło ze stadionu przy Łazienkowskiej na plac Zamkowych. Mariusz Mrozek, rzecznik komendy, w rozmowie z Radiem Kolor podkreśla, że poważniejsze interwencje nie były konieczne, choć już po raz kolejny okazało się, że pirotechnika stanowi realne zagrożenie. Jeden incydent, który mi utkwił w pamięci, na który chciałbym zwrócić uwagę, miał związek z używaniem środków pirotechnicznych. Poszkodowaną została mała dziewczynka w wieku 9 lat, która po uderzeniu w głowę rzuconą przez kogoś petardą wymagała udzielenia pomocy lekarskiej. Była przewieziona do szpitala, lekarze założyli jej kilka szwów. Przypomnijmy, że ostatni tytuł Legii jest 12 w historii. Nawet 10 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności nielegalnej fabryki papierosów pod Warszawą. Służby nie podają jej konkretnej lokalizacji. Wiadomo jednak, że zabezpieczono w niej 7 milionów papierosów i ponad 3 tony krajanki tytoniowej. W sprawie zatrzymano 6 mężczyzn, w tym jednego z Ukrainy i 2 z Rosji. 4 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
Żoliborz znów protestował przeciwko budowie mostu Krasińskiego. W poprzednią niedzielę grupa mieszkańców zbierała podpisy pod wnioskiem o rezygnację z inwestycji. Jak przekonują przeciwnicy, to może być najgorzej wydane 700 milionów złotych w historii miasta. Sama budowa przeprawy miałaby nie tylko nie rozwiązać problemów Targówka, ale też pogorszyć warunki w okolicach placu Wilsona. Dodajmy, że takiej opinii nie podziela prawobrzeżna Warszawa. Zdaniem osób dojeżdżających z Targówka budowa mostu znacznie przyspieszyłaby poranny dojazd do szkół i na uczelnie wyższe. Według wstępnych wyliczeń na niedzielnym proteście w Parku Żeromskiego pojawiło się około 800 osób. Niebezpieczne miejsce może w końcu stać się bezpieczne. Mowa o przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wawelskiej z Marii Skłodowskiej-Curie. Dochodziło tam do wielu potrąceń oraz wypadków z udziałem pieszych. Według statystyk drogowców w ostatnich 2 latach doszło tam do 10 zdarzeń, w których ucierpiało 15 osób. Poprawić sytuację ma sygnalizacja świetlna. Przetarg na jej budowę ogłosił Zarząd Dróg Miejskich. Ma on zostać rozstrzygnięty już w przyszłym miesiącu. Wybrany wykonawca będzie mieć 50 dni na realizację inwestycji. Zarząd Oczyszczania Miasta apeluje, widzisz zasłonięty znak drogowy? Zgłoś to. Spółka wystartowała z monitoringiem widoczności znaków oraz liczy na to, że pomogą w tym mieszkańcy. Poinformować o słabej widoczności znaków oraz sygnalizatorów świetlnych można przez aplikację mobilną Warszawa 19115. Numer 19115 też działa lub portal warszawa19115.pl. ZOM podkreśla, że jest o czym dawać znak, bo w samym tylko zeszłym roku udało się odsłonić ponad 1300 znaków drogowych. A skoro o Zarządzie Oczyszczania Miasta mowa, to spółka oficjalnie podsumowała zdobycie przez Legię w niedzielę Mistrzostwa Polski. Jak czytamy na Facebooku spółki, o ile piłkarze Legii celnie trafiali do bramek, o tyle kibice śmieciami do koszy już nie. Z trasy pochodu i świętowania służby oczyszczania miasta zebrały ponad 6 ton śmieci. Najwięcej było szklanych butelek i potłuczonego szkła. Sprzątanie trwało kilka godzin. Kolejny sukces Łowców Cieni. Specjalna grupa Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymała na Targówku mężczyznę ściganego europejskim nakazem aresztowania. 46-latek podejrzany jest o przemyt uchodźców z Syrii do Austrii. Zatrzymano go, gdy wychodził z jednego z bloków. Nie stawiał przy tym oporu. Dariusza Z. czeka teraz prawdopodobnie ekstradycja do Austrii. Musi ją jeszcze zatwierdzić sąd. Znamy więcej szczegółów tegorocznej Parady Równości. Przemarsz ruszy w tym roku 11 czerwca z ulicy Emilii Plater na wysokości pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Dworcem Centralnym i przejdzie na drugą stronę Wisły. Tam skończy się imprezą w jednym z klubów. Gwiazdą finałowej zabawy ma być Izabela Trojanowska. Organizatorzy liczą, że frekwencja tegorocznej parady będzie rekordowa. Ma w tym pomóc włączenie się do manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Parady Równości, jak co roku, wspiera komitet honorowy, który liczy 36 osób. Zasiedli w nim m.in. Agnieszka Szulim, Krystyna Janda, Paulina Młynarska, Dariusz Michalczewski oraz Magdalena Środa. Organizatorzy zwrócili się z prośbą o patronat m.in. do Hanny Grodziewicz-Walc oraz do pełnomocnika z rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Obie strony do tej pory nie odpowiedziały. Na zaproszenie Parady Równości nie odpowiedziała też Platforma Obywatelska. Tym żyje Warszawa. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu w Warszawie. Na teraz koniec. Za chwilę pełna kultura. Ja przypominam jeszcze o adresie info@radiokolor.pl. To najlepszy sposób, aby przekazać nam informacje o ważnych wydarzeniach, które dzieją się na terenie miasta. Jeżeli jest coś, o czym powinniśmy wspomnieć, info@radiokolor.pl. Jest też nasza aplikacja mobilna. Paweł Nadrowski, do usłyszenia. Więcej na radiokolor.pl. Spieszymy tutaj z tym muzyczką. Już się pospieszyły. Katolickie. No. Organizatorami pochodów są m.in. krucjata różańcowa, ruch kontroli władzy oraz kibice motoru Lublin Motorowcy. Władze miasta zezwoliły również na przemarsz Trójmiejskiego Marszu Równości organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado. Zgodnie z prawem środowiska LGBT nie powinno otrzymywać tej zgody, zwraca uwagę Anna Kołakowska, miejska radna PiS, reprezentująca organizację Ruch Kontroli Władzy.
Wnioski organizacji patriotycznych, katolickich zostały złożone jako pierwsze w Urzędzie Miejskim, czyli na 30 dni przed 21 marca, dokładnie o godzinie 00:00. Więc nie mamy wątpliwości, że złożyliśmy jako pierwsi zgodnie z prawem. Ci wszyscy, którzy składali po nas, już nie powinni dostać zgody na demonstrację w tym samym miejscu, o które myśmy wnioskowali. Niestety stało się inaczej. Stowarzyszenie promujące homoseksualizm trzymało zgodę na demonstrację i będzie kolizja. Mamy takie wrażenie, że prezydent Adamowicz celowo dąży do jakiejś konfrontacji, do prowokacji, zamiast zakazać wszystkich demonstracji i powiedzieć, że ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, na paraliż miasta, no to Gdański zrobił nic, żeby temu zapobiec. W związku z planowanymi manifestacjami w godzinach od 10 do 20 w rejonie Śródmieścia mogą wystąpić czasowe wyłączenia z ruchu ulic albo ograniczenie ich przepustowości. Nie są również wykluczone zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, poinformował Urząd Miejski w Gdańsku. W zabezpieczeniu sobotnich manifestacji będzie uczestniczyć kilkuset policjantów. 22 profesorów prawa napisało list do prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie pracownika tej instytucji, doktora habilitowanego Kamila Zaratkiewicza. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego ze zdziwieniem przyjęli wiadomość o tym, że prezentowanie własnego zdania w kwestiach dotyczących charakteru rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego może mieć ujemne skutki, czytamy w piśmie. Podkreślili, że list jest wyrazem troski o przestrzeganie w Trybunale Konstytucyjnym podstawowych praw człowieka i wolności obywatelskich. Pod listem podpisał się m.in. profesor Uniwersytetu Warszawskiego Witold Modzelewski. Nikt z nas nie może, żaden profesor prawa nie może w jakikolwiek sposób piętnować poglądów, z którymi się nie zgadza, bo przecież możemy, to jest nasz obowiązek, jeśli nie zgadzamy z poglądami, mamy obowiązek i prawo je głosić swoje poglądy, ale mamy się przekonywać i jak są poglądy równorzędne, to nikt nie może nam narzucić tego poglądu, którego my nie podzielamy, działając w dobrej wierze. Stąd mój podpis pod tym listem. Sprawa dotyczy wypowiedzi, w której dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego Kamil Zaratkiewicz zasugerował, że wyroki sądów zapadają z naruszeniem procedury. Ocenił, że w przypadku sądów powszechnych zawsze istnieje możliwość kontroli prawidłowości tej procedury, ale w przypadku Trybunału Konstytucyjnego takiej możliwości już nie ma, a w jego ocenie być powinna. Po tej wypowiedzi Zaratkiewicz został poproszony przez Andrzeja Rzeplińskiego o ustąpienie z funkcji dyrektora. Otrzymał też zakaz wypowiadanie się w mediach o sprawach dotyczących Trybunału. Narodowy Bank Polski będzie nadal niezależnym bankiem. Obecny